żebyśmy mogli rzeczywistość poznawać i wobec niej wyrażać się na sposób, że to, co mówimy, jest zgodne z rzeczywistością, a nie sprzeczne. Teraz mamy dzień czy noc? Dzień. No ktoś by chciał, żeby była noc. Zasłoń po zasłania zasłony i powie, nie, jest noc. Więc tych działań przez minione 50 lat, przez policzyć od Jana 23 jest tyle, że one pokazują pewnego rodzaju metodę, sposób. Pierwsze, że te zmiany dotyczące w doktrynie, w kulcie, w dyscyplinie, one nie mają wymiaru incydentu. To znaczy, szedłeś i się przewróciłeś. Wstajesz i dalej idziesz drogą, którą masz iść. A nie mówisz, że dalej nie pójdziesz, bo ty nie będziesz chodzić. Tylko, że mają rodzaj metody. Jaka jest ta metoda? Nieustannego wprowadzania wiernych w konfuzję. Czyli pewnego rodzaju zagubienie, zamęt. I dla tego zamętu służą dokumenty Soboru Watykańskiego II, które są tak napisane, że jeżeli je czytasz z takim zadęciem trwania przy tradycji, bo już tutaj no, wszystko jest potwierdzone. Tak, 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 tak. Ale jak takiego nie masz, jesteś kompletnym liberałem, to znajdujesz znaki, zdania, które pozwalają ci powiedzieć, Sobór powiedział, Sobór nakazał i co najważniejsze, bo to są tylko z poziom słów, a teraz po owocach ich poznacie. Owoc Soboru Watykańskiego II to jest właśnie przyjęcie tych wszystkich zdań, które miały znamiona zdań heretyckich i można je w jakiś sposób tłumaczyć, że Sobór Watykański przez niektórych, jeśli byli uczciwi ojcowie, został przyjęty tylko dlatego, że przed heretyckim zdaniem B było pierwsza część A, która potwierdzała, bo nie była sprzeczna z doktryną katolicką. Więc niejasność to jest jedna rzecz, sprzeczność to jest druga rzecz i jeszcze jest trzecia rzecz bardzo ważna w tych działaniach tych, którzy nam każą wierzyć jako papieży, że to są papieże. Żeby pokazać nam uzmysłowić, że stanowisko, pozycja sedewakantystyczna to nie jest pozycja kogoś, kto wziął i jak ta książka jest tutaj na ambonie, to żeby ją zrzucić. Tylko to jest konsekwencja wyciągania wniosków, dlaczego tutaj, dajmy na to, na tej ambonie nie leży mszał, tylko gdyby leżała jakaś gazeta, którą tu położył. Co, nagle w miejsce mszał będę czytał Trybunę Ludu czy coś takiego. I ten trzeci sposób postępowania tych, którzy nam każą wierzyć, że są papieżami, z którego wyciągamy wniosek, że to są uzurpatorzy. To jest metoda dwa kroki do przodu, jeden krok w tył. Z tym, że te dwa kroki do przodu, jeden krok w tył sprawia, że zawsze jest krok do przodu. Na czym to polega? No te przykłady konkretne grudnia. Bergoglio wydaje dokument, który pozwala błogosławić związki gejowskie, albo Amoris Laetitia, który to tam przypadał, który pozwala udzielać komunię świętom rozwodnikom żyjącym w drugich związkach, czyli w cudzołóstwie. Jeżeli, i teraz tam to jest 300 bodaj piąty i któryś przypis tego dokumentu, który mówi, jeżeli ta sytuacja została rozeznana przez spowiednika, no jak przyjdą, powiedzą, że oni nie mogą się rozejść, to spowiednik ich rozgrzeszy i powie, przyjmujcie komunię świętą, powie, daj im po prostu. I te kroki są wyrażone w dokumentach, czyli te dwa kroki do przodu. Po czym jest, że wprowadza się episkopat posoborowy, krajowy i światowy, w stan konsternacji, który sprawia, że jedni milczą, daj na to w Polsce, Gęsiak wystąpi i powie, tutaj w tych dokumentach nie ma nic sprzecznego, bo one nie mówią w przypadku tamtego błogosławieństwa Związku Zboczeńców. Nic nie mówią o małżeństwie, tylko mówią o właśnie związkach, w cudzysłowie, nieregularnych. To jest też eufemizm, że mówić o związkach ludzi grzesznych,
zboczeńców, jak chłop z chłopem chce żyć, czy kobieta z kobietą. W związku z czym narasta pewnego rodzaju sprzeciw, który wyobraźmy sobie zawsze kosztuje, bo to jest sprzeciw podwładnego wobec przełożonego i nie w stosunkach świeckich, tylko kościelnych, my tego, który jest na tronie apostolskim, mam jako namiestnika Chrystusa. Sprzeciwiać się w czymś złym takiej osobie wręcz nas wprawia o drżenie, jak możemy, jak śmiemy, czy rzeczywiście tak, czyśmy tu rzeczywiście się doczytali. Biskup Ryś podobno czytał ten dokument tam mówiący o tym błogosławieniu związków zboczeńców 5 razy i tam się nie doczytał, że ich należy błogosławić, ale wszyscy inni nie tylko, że zrozumieli, ale już to robią. I przyjmują ten dokument no, z kwiatami, ze sztandarem, że wprowadza nową praktykę, nową dyscyplinę, co najwyżej nowe myślenie do Kościoła wśród wierzących. Że się nie będą sprzeciwiać związkom zboczeńców. Nie nazwą, że to zboczeńcy. Powiem, że ludzie, którzy chcą się kochać i mają prawo do szczęścia wszyscy. W związku z czym mija chwila czasu, miesiąc, dwa, trzy, pięć i co się dzieje? Zaprasza się Bergoglia do telewizji. I tam jakiś katolicki czy niekatolicki dziennikarz zadaje Bergoglia w tym przypadku proste pytanie. Dlaczego pozwoliłeś błogosławić związki, nie powiem zboczeńców, tylko jakieś tam nieregularne? I co odpowiada Bergoglio wtedy? Ja nie pozwoliłem, przecież byłby to grzech. Ja pozwoliłem błogosławić, żeby je uzyskać albo nie utracić. Są to tradycyjni katolicy, którzy uznają, w cudzysłowie uznają, albo akceptują tych uzurpatorów jako legalnych papieży, lecz następnie usprawiedliwiają opieranie się ich nauczaniu i regułom dyscypliny, ponieważ sumienie mówi im, że muszą tak czynić. Jednakże wynika z tego duży problem, a mianowicie jak wierny katolik może odmówić posłuszeństwa legalnemu papieżowi. Doprawdy nie istnieje żaden teologiczny precedens w tej kwestii. Pan Jezus jasno nauczał, kto was słucha, nie słucha i tak dalej. Jego Kościół zawsze to samo głosił. Jeszcze raz powtórzę, nie ma żadnego historycznego precedensu dla akceptowania roszczeń kogoś do tego, że jest prawdziwym papieżem jednoczesnego utrzymywania, że katolicy są usprawiedliwieni, odmawiając poddania się jego domniemanej władzy. No to tutaj poczynię taki wtręt. Zobaczcie, czcigodni wierni. Tak długo jak Bergoglio sam ma przekonanie, że powinien się był zaszczepić, czy tam nosić szmatę na buzi, no to cóż mamy, tak? Do tego. Natomiast jeżeli wykorzystuje swoją władzę do tego, żeby ten sposób od chociażby zachowania wobec wydarzenia, które w 4 latach ogłaszano pseudo pandemię strachu na świecie, narzuca to wszystkim innym, wykorzystując swój religijny autorytet, to już jest zupełnie inna kategoria. To już w zasadzie ustawia go w kategorii ludzi, którzy powinni być sądzeni przez Trybunały Ludzkie pod sąd. Swoim autorytetem przyczynił się do śmierci wielu ludzi. No ale teraz jeszcze jest wyższa kategoria. I to, co robi, usprawiedliwia wiarą wypływającą z wiary katolickiej i miłością chrześcijańską. To już jest zbrodnia na duszę. I właśnie takie działania przez minione 50 lat uprawniają, wręcz nakazują każdemu katolikowi, każdemu uczciwemu człowiekowi, kto rozum używa zgodnie z tym, do czego Pan Bóg nam rozum dał, dla prawdy. Czyli do tego, żeśmy mogli rzeczywistość poznawać i wobec niej wyrażać się na sposób, że to, co mówimy, jest zgodne z rzeczywistością, a nie sprzeczne. Teraz mamy dzień czy noc? Dzień. No, ktoś by chciał, żeby była noc. Zasłoń, pozasłania zasłony i powie, nie, jest noc. Więc tych działań przez minione 50 lat, przez policzyć od Jana 23 jest tyle, że one
pokazują pewnego rodzaju metodę, sposób. Pierwsze, że te zmiany dotyczące doktryn, w kulcie, dyscypliny, one nie mają wymiaru incydentu. To znaczy, szedłeś i się przewróciłeś. Wstajesz i dalej idziesz drogą, którą masz iść. A nie mówisz, że dalej nie pójdziesz, bo ty nie będziesz chodzić. Tylko, że mają rodzaj metody. Jaka jest ta metoda? Nieustannego wprowadzania wiernych w konfuzję. Czyli pewnego rodzaju zagubienie, zamęt. I dlatego zamętu służą dokumenty Soboru Watykańskiego II, które są tak napisane, że jeżeli je czytasz z takim zadęciem trwania przy tradycji, bo jest tutaj, no wszystko jest potwierdzone. Tak, 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 tak. Ale jak takiego nie masz, jesteś kompletnym liberałem, to znajdujesz znaki, zdania, które pozwalają ci powiedzieć, Sobór powiedział, Sobór nakazał i co najważniejsze, bo to są tylko poziom słów, a teraz po owocach ich poznacie. Owoc Soboru Watykańskiego II to jest właśnie przyjęcie tych wszystkich zdań, które miały znamiona zdań heretyckich i można je w jakiś sposób tłumaczyć, że Sobór Watykański przez niektórych, jeśli byli uczciwi ojcowie, został przyjęty tylko dlatego, że przed heretyckim zdaniem B było pierwsza część A, która potwierdzała, bo nie była sprzeczna z doktryną katolicką. Więc niejasność to jest jedna rzecz, sprzeczność to jest druga rzecz i jeszcze jest trzecia rzecz bardzo ważna w tych działaniach tych, którzy nam każą wierzyć jako papieży, że to są papieże. Żeby pokazać nam uzmysłowi, że stanowisko, pozycja sedewakantystyczna to nie jest pozycja kogoś, kto wziął i jak ta książka jest tutaj na ambonie, to żeby ją zrzucić. Tylko to jest konsekwencja wyciągania wniosków, dlaczego tutaj, dajmy na to, na tej ambonie nie leży mszał, tylko gdyby leżała jakaś gazeta. Kto tu położył? Co, nagle w miejsce mszał będę czytał Trybunę Ludu, czy coś takiego? I ten trzeci sposób postępowania tych, którzy nam każą wierzyć, że są papieżami, z którego wyciągamy wniosek, że to są uzurpatorzy, to jest metoda dwa kroki do przodu, jeden krok w tył. Z tym, że te dwa kroki do przodu, jeden krok w tył sprawia, że zawsze jest krok do przodu. Na czym to polega? No te przykłady konkretne z grudnia. Bergoglio wydaje dokument, który pozwala błogosławić związki gejowskie, albo Amoris Laetitia, który to tam przypadał, który pozwala udzielać komunię świętom rozwodnikom żyjącym w drugich związkach, czyli w cudzołóstwie. Jeżeli, i teraz tam to jest 300 bodaj piąty i któryś przypis tego dokumentu, który mówi, jeżeli ta sytuacja została rozeznana przez spowiednika, no jak przyjdą, powiedzą, że oni nie mogą się rozejść, to spowiednik ich rozgrzeszy i powie, przyjmujcie komunię świętą, powie, daj im po prostu. I te kroki są wyrażone w dokumentach, czyli te dwa kroki do przodu. Po czym jest, że wprowadza się episkopat posoborowy, krajowy i światowy, w stan konsternacji, który sprawia, że jedni milczą, daj na to w Polsce, gęsiak wystąpi i powie, tutaj w tych dokumentach nie ma nic sprzecznego, bo one nie mówią w przypadku tamtego błogosławieństwa w związku zboczeńców. Nic nie mówią o małżeństwie, tylko mówią o właśnie związkach, w cudzysłowie, nieregularnych. To jest też eufemizm, że mówić o związkach ludzi grzesznych, zboczeńców, jak chłop z chłopem chce żyć, czy kobieta z kobietą. W związku z czym narasta pewnego rodzaju sprzeciw, który wyobraźmy sobie zawsze kosztuje, bo to jest sprzeciw podwładnego wobec przełożonego i nie w stosunkach świeckich, tylko kościelnych, w których my tego, który jest na tronie apostolskim, mamy jako namiestnika Chrystusa. Sprzeciwiać się w czymś złym takiej osobie wręcz nas wprawia o drżenie, jak możemy, jak śmiemy, czy rzeczywiście tak, czyśmy tu rzeczywiście się doczytali. Biskup Ryś podobno czytał
podobno czytał ten dokument tam mówiący o tym błogosławieniu związków zboczeńców 5 razy i tam się nie doczytał, że ich należy błogosławić, ale wszyscy inni nie tylko, że zrozumieli, ale już to robią. I przyjmują ten dokument no, z kwiatami, ze sztandarem, że wprowadza nową praktykę, nową dyscyplinę, co najwyżej nowe myślenie do Kościoła wśród wierzących. Że się nie będą sprzeciwiać związkom zboczeńców. Nie nazwą, że to zboczeńcy. Powiem, że ludzie, którzy chcą się kochać i mają prawo do szczęścia jak wszyscy inni. W związku z czym mija chwila czasu, miesiąc, dwa, trzy, pięć i co się dzieje? Zaprasza się Bergolia do telewizji. I tam jakiś katolicki czy niekatolicki dziennikarz zadaje Bergolia w tym przypadku proste pytanie. Dlaczego pozwoliłeś błogosławić związki, nie powiedz zboczeńców, tylko jakieś tam nieregularne? I co odpowiada Bergolio wtedy? Ja nie pozwoliłem, przecież byłby to grzech. Ja pozwoliłem błogosławić, jak jeden zboczeniec przyjdzie, czy drugi, i do tego jeszcze by powiedział, że chce się nawrócić. Mówi teraz mówi katolicką naukę, ale jaki jest skutek? To jest w wywiadzie, a tamto jest w dokumencie. Jaka jest ranga dla toczenia się spraw w Kościele wywiadu, a dokumentu? Wywiad nie ma żadnego znaczenia. Ma znaczenie tylko do głupków, którzy się chcą oszukiwać, że Bergoglio jest katolikiem. Właśnie nie jest. Jeśli mając władzę taką stosuje metodę i dlatego to nas uprawnia do stanowiska, że jeżeli tak robią, tak robił Wojtyła, który nam jako Polakom mówił inne kazania niż dajmy na to w siedzibie ONZ-u czy na grobie Gandhiego i tak dalej, inne w synagogach, inne na spotkaniach ekumeniackich. I tutaj bogobojny pana ojciec chrzestny, który tu po sąsiedzku mieszka, który czynił klęcznik jak jałnika, gdzie tutaj nam w ciągu dnia Wojtyłowe kazania puszczał, po polsku. I do niego docierają, do mnie też, ja też tych kazań słuchałem. A tu jest rzecz teraz innych znaków, innych mów. I to się na ten sposób dzieje. W związku z tym, żebyś ty czcigodny wierny rozumiał, że ty nie postępujesz jak ten, który bierze książkę z ambony i ją zrzuca. Tylko ty chcesz, używając rozum, dać odpowiedź na sytuację, która jest, która uprawnia, czy wymusza wręcz postawienie diagnozy. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Ja dzisiaj mam głos taki, jaki mam, to mam trochę dlatego, że wczoraj z tytułu imienin Pana, rok temu było pierwszy raz, żeby uczcić i Pana, i ten Dzień Trzygodnych Wiernych, żeby w imieninach Pana na pewien sposób uczczony był każdy wierny, który się w ten trud stawienia, zmagania kapłanek wiernych angażuje, bo płynęliśmy rzeką na spływ. No i zaczęliśmy, było piękne słońce, potem mieliśmy przerwę, zjedliśmy śniadanie na łące, a potem przyszła burza, zaczęło lać, lało solem, przeczekaliśmy, aż burza przeszła, zmówiliśmy jedną część różańca, aż zmokliśmy do suchej nitki zmokliśmy. No było pytanie, co robić, no jak już jesteśmy mokrzy, to trzeba płynąć. Szczęśliwie dopłynęliśmy do końca, no ale skutki tego mogą być. No pan dzisiaj włączył, ja patrzę wczoraj, kaloryfer gorący, bo pewnie musiały się posuszyć jakieś rzeczy. No ale to nie dziwne, że dzisiaj jakby ktoś mówił właśnie jakimś tam głosem przykrytniętym, to wszystko, że się trochę zmokło, trochę przemarzło, no jak nas nie zabije, to nas wzmocni, będziemy zdrowsi. Ale jest przyczyna konkretna. I tutaj też jest przyczyna. Ty nie zrzucasz kogoś ze